like diamonds in the sky. Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Patryk. A to kolejny odcinek z kombajnu po dłuższej, dłuższej przerwie. Niestety, tak jak zawsze moja wymówka, nie ma czasu na nic. Zaczęliśmy kukurydzę kilka dni temu. Całe dnie koszenie do późnych godzin nocnych. Na szczęście to jest początek, jeszcze takiego szału nie ma. Czekajcie, przyciszę. Takiego szału nie ma, no ale jest dużo tej roboty. Dodatkowo wszystko tam zwozimy z tych pól, część u siebie suszymy, część sprzedajemy dalej. No i jest taki naprawdę ciężki okres, no ale trzeba go przetrwać. Na to się nastawiliśmy i w tym trzeba działać. Jak widzicie, jesteśmy w Leksjonie. No i Leksjon ma już nowy nabytek, czyli przystawkę. Przystawka Capello Quasar R8, ośmiorzędowa. To co mogę powiedzieć po tych skoszonych pierwszych 150 hektarach: kombaj w tej przystawce ma naprawdę lekko. No zobaczcie, jadę sobie teraz 5 na godzinę, 3,20 hektara, 55 ton w tej chwili nawet przerabiam. Obciążenie silnika 36, 37, 40%. To co w Capello jest bardzo fajne i to co właśnie głównie mnie motywowało do tego, żeby kupić tą przystawkę, to, że ta przystawka lekko pracuje. Przynajmniej tak kilka osób, z którymi rozmawiałem, twierdziło, no i oczywiście przedstawiciele firmy sprzedającej też. No i według mnie tak jest, bo naprawdę kosimy czasami takie kukurydze, że są takie wysokie jak Bizon, Leksjon, sorry. To jest Bizon 2 u mnie w firmie, a obciążenia silnika nie ma. I tak jak się bałem, że temu kombajnowi w kukurydzy będzie brakować mocy, a mamy też załączoną oczywiście sieczkarnię, bo zawsze te usługi robimy sieczkarnią, to okazuje się, że tej mocy nie brakuje i mamy jeszcze duży, duży zapas. Ogranicza nas nie moc kombajnu, jedynie przerobowość, no bo ta kukurydza w tym roku sypie naprawdę, no 10 to jest minimum, a kosiliśmy już po 17-18 ton dentów takich późniejszych. I mocy wystarcza, przystawka sobie fajnie radzi. Wiadomo, z tą przystawką nie jeździmy szybko, jeździmy tak do 5 właśnie na godzinę, 5-5,5. Najczęściej jak jest bardzo ładna kukurydza to około 4. I to i tak już się robi takie wydajności, że przy wysypywaniu na tirach, gdzie trzeba tam dojeżdżać do tego samochodu, rekord mam jakieś 45 minut załadunek całego samochodu, około 25 ton. Czegoś więcej trzeba? No trzeba. Przydałaby się przyczepa przeładowcza do takiego zestawu, bo wtedy byśmy mogli rzeczywiście robić, powiedzmy, średnio 35-38 ton na godzinę, bo takie wydajności nam kombaj wskazuje względem tego, ile pracujemy na polu. No ale na razie tego nie mamy. W tym roku było tyle inwestycji, że na ten wóz przeładowczy, o którym marzyłem w tamtym roku i powiedziałem sobie, że kupię, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że będzie drugi kombajn i przystawka i wszystko oprócz tego. No i w tym roku na ten wóz przeładowczy nie wystarczyło. Miejmy nadzieję, że na przyszły sezon może uda się ten wóz przeładowczy kupić i sobie trochę tę pracę usprawnić. Też dwa nowe nabytki, czyli drugi zestaw w mojej firmie, Renault T520 Gamma, no i naczepa zasławka 43 metry sześcienne. Dwa zestawy teraz latają. Fendt też kosi na drugim polu, kosi Damian. Ja najczęściej sobie mam dwie ciężarówki, jedna przyjeżdża, druga odjeżdża. Dzisiaj tak wyszło, że mam jedną, ale mamy bardzo blisko, także sobie zdążymy. Myślę. No
Dobra. Akurat przez rów sypanie. W końcu mam kamerkę, także widzę, gdzie sypię. No i co tu mówić, no. Sezon się zaczyna. Kukurydza jest ciężkim sezonem dla kombajnisty, jeżeli jest jeden kombajnista na kombajn. A firmy usługowe na pewno dokładnie to wiedzą, bo kukurydzę często kosi się i całą noc, jeżeli są tylko warunki. No i my też tak kosimy, no bo wiadomo, jest sezon, ten sezon nie jest jakiś długi. Chce się wykorzystać maszynę na 100%. Każdy hektar więcej to, to trochę pieniędzy więcej, tak? Z każdego hektara nam się trochę tego uzbiera. No i chcemy wykorzystać swoje możliwości na 100%. Na pewno będzie trzeba sobie po tej kukurydzy zrobić jakiś urlop, trochę odpocząć. Bo i ja, i chłopaki na ciężarówkach, i tam Damian, i wszyscy mamy naprawdę mamy zapierdziel. Chłopaki na placu tak samo, no bo suszymy, no w tej chwili jeszcze całej doby nie suszymy, ale dzisiaj chyba pierwszy raz będziemy już suszyć całą dobę, tak żeby nasuszyć trochę tej kukurydzy. No ale zobaczymy. Co dalej? Przystawka ósemka, powiem wam tak, ciężko było trochę się przerzucić na przystawkę ósemkę, no bo jednak jest to już 6 metrów. Pierwsze dni, jak jechałem nawet drogą, no to jednak to jest duża kolubryna, przed sobą nic nie widać, ale teraz jak już trochę pojeździłem, pokosiłem, parę kilometrów się przejechało, to naprawdę fajnie. No i tego pola przy tej ósemce naprawdę, naprawdę ubywa. Jedyny mankament przystawki, znaczy nie przystawki, jedyny mankament 8 rzędów, to jest to, że w większości pola są zasiane szóstkami. Jeżeli to jest zasiane mądrzej z głową i ktoś tam trzymał te odstępy, to spoko. To sobie w rzędy wjeżdżamy, kosimy, nie ma problemu. Natomiast jak te odległości są niedokładne, ale nie chodzi tu o 5 cm, bo czasami pół metra brakuje, a i 75 cm też, że czasami się dziób mieści w przestrzeń pomiędzy siewnikami, no to wtedy zaczynają się robić problemy, wtedy rządki się przewracają, kolby spadają, jest napychanie. W ekstremalnych warunkach, mimo przystawki 8-rzędowej, musimy kosić na rzędów 6, co nas nie cieszy, no ale co zrobić. Przystawka Capello 8-rzędowa, waga prawie taka sama jak przystawki mojej 6-rzędowej z Olimaka, także tutaj jest spora oszczędność na wadze, no bo mamy 8 rzędów, a wagę bardzo podobną, bo to jest 100 kg różnicy. No i te brak straty na napędach, tak? No tutaj jest pojedynczy rozdrabniak, ale na 3 nożach. Tą robotę przy tych szybkościach, gdzie tutaj no nie pędzimy, bo nie pędzimy, myślę, że robi dość fajną i nic więcej nam na ten moment nie potrzeba. Kombajn, tak jak wam mówiłem, no już przespracował z nami prawie 600, no w tym tygodniu przebijemy 600 hektarów w tym sezonie, także już coś o nim wiadomo. Jak na razie jestem zadowolony, wydajność jest to najważniejsze, że ten kombajn, no nie wiem, czy będziecie widzieć, jedziemy teraz, nie mamy strat, 39 ton, powiedzmy w tej chwili wydajności 38. I to tak bez żadnego problemu, z obciążeniem silnika 25-30%. Spalanie też fajnie wychodzi w kukurydzy, bo mieścimy się zawsze w 20 litrach praktycznie. Zdarzają się pola, że jest nawet 15-16 litrów. Było pole, że było 12 litrów przy bardzo słabej kukurydzy. Także te wyniki są lepsze niż przy przystawce 6-rzędowej i fędzie. Trochę chyba wypadłem z tych vlogów. Długo nie było czasu, naprawdę nie ma, no bo też chciałem nagrać ten vlog, chciałem, żeby dograć do tego jakieś fajne ujęcia z drona, no bo tego drona mamy, nawet takiego dość fajnego, żeby coś ponagrywać i żeby zrobić z tego naprawdę fajny film. Pokażę wam może na placu, jak suszymy też, dzisiaj pewnie nie, bo zrobimy taki vlog, żeby mógł Kacper wrzucić coś, pokazać, co tam się w ogóle u mnie dzieje i co robimy. Jeżeli ktoś tutaj z okolicy byłby chętny jeszcze na usługi koszenia, czyli tam powiat wocławski, tam Gostynin, Kutno, czy nawet Łęczyca, bo tam też będziemy jechać, no to możecie dzwonić, no czasu nie ma dużo, ale zawsze myślę, że idzie się jakoś dogadać.
w tej chwili, dzięki temu, że są dwa kombajny, to jest trochę to tak rozbite i nie ma takiego nawału, że z tyłu głowy się ma cały czas, że jest się do tyłu i że ileś ludzi czekają, że telefony. Raczej na ten moment mamy to dość fajnie poukładane, bo część klientów miało te wcześniejsze odmiany i taki nawał był te kilka dni temu. Teraz raczej się tak uspokoiło i czekamy na te późniejsze FAO, które głównie też jako przedstawiciele Pioniera posprzedawaliśmy, bo głównie kosimy u swoich klientów, gdzie tam poszły nasiona i tych pól mamy potem bardzo dużo. Tyle, że to się zacznie, myślę, że za jakieś no przynajmniej tydzień, a dwa tygodnie. Sam u siebie w gospodarstwie mam odmiany pomiędzy FAO 270 a 300. Chciałbym też coś skosić trochę wcześniej, żeby zasieć jeszcze pszenicy, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Suszarnia swoja jest. Także może wjedziemy w tym tygodniu, jak będzie chwila wolnego, także nie będziemy mieli co robić totalnie. Pewnie tak nie będzie, ale jeżeli by tak się zdarzyło, to może wjedziemy do siebie. Te późne odmiany kukurydzy sypią naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Na razie kosiliśmy najpóźniejszą 250 pionierowską 8834. To plony nawet tam do 17 ton dobijały, na komputerze nawet 19, ale to było niestety trochę przekłamanie, bo wilgotność była wysoka. I to nie były jakieś super gleby, gleba czwarta klasa, a plon naprawdę, naprawdę rewelacyjny. Przy tych cenach, które są, naprawdę fajnie. Aczkolwiek te ceny też no nie są do końca jakoś super. Jak przyłożymy to na ceny nawozów i to, co się dzieje na rynku, nie tylko z nawozem, ale i właśnie z gazem do suszenia i ze wszystkimi produktami, z tym, jak inflacja szaleje. Oficjalnie podają, że to są nie za duże liczby. Według mnie jest dużo, dużo gorzej. I to każdy z nas, czy to w branży rolniczej, czy nierolniczej, to odczuwa, bo wszystkie, nawet produkty spożywcze w sklepie, jak pójdziemy po zwykłe zakupy, czy tam produkty chemiczne, czy teraz paliwo, czy części do samochodów, czy cokolwiek tak naprawdę, ubezpieczenia, wszystko tak podrożało, że jeżeli dalej jakby ta dochodowość, czy to z produkcji rolniczej, czy na pracie, na etatach, nie będzie jakichś tam dość dużych wzrostów za jakiś czas, no to może być nieciekawie. Miejmy nadzieję, że to jakoś się zmieni. Albo po prostu ceny trochę spadną i wrócą blisko tych poziomów, które były, bo nie wierzę, że wrócą do tych samych poziomów. Jak już coś zdrożało, to stanie do takiego poziomu raczej nie stanieje. Jeżeli chodzi o nawozy, jesteśmy też firmą, która handluje nawozami i w tej chwili ja osobiście postanowiłem, że się wycofuję z handlu nawozami. Oferty dostaję w tej chwili na saletrę po około 3000 zł netto do zakupu przy dużych partiach nawet. Kupienie jednego auta saletry to jest 70 tysięcy, 70 parę tysięcy netto. Są pytania o nawozy, ale raczej handlu nie ma. Także to pienie trochę pieniędzy i odpuściliśmy. Nawozami chwilowo nie handlujemy. Mam nadzieję, że to jakoś tam wróci, jak ten szał przejdzie. O ile ten szał przejdzie. Mam taką nadzieję, że tak będzie. No, ten sezon na kukurydzę wam powiem, jeżeli chodzi o te plony, pewnie już się powtarzam, no ale co nieważne. Bardzo fajny. Tutaj w tej chwili kosimy i ta kukurydza naprawdę, według mnie to jakoś nie wygląda szałowo, bo nie wygląda. Wilgotność tej mamy około 35-6%, no ale plon mamy 14,2 tony. Skalibrowany jest komputer. Myślę, że do 500 kg na hektarze możemy się pomylić. Więcej nie powinniśmy. Także plon, no super. Żeby tak było co roku z tą kukurydzą. Coraz bardziej popularna uprawa. Za rok będzie kukurydzy na pewno jeszcze więcej. I z roku na rok będzie coraz więcej, bo w tym roku już tam są jakieś szacunki, że było 1 700 000 hektarów. Jak ja zaczynałem swoją tam przygodę z rolnictwem jakoś tak bardziej kilka lat temu, no to było około miliona, nawet niecały milion, potem 1 200 000 się utrzymywało, a teraz już są szacunki 1 500 000 1 700 000. Także cały czas to się rozwija. Kukurydza jest dość fajną uprawą, bo jest po prostu prosta w uprawie.
prosta, łatwa, bezproblemowa. Zasiać, opryskać, zebrać, wysypać na tira. Nic nas więcej nie obchodzi. Kolejną taką uprawą, która w przyszłym roku też u nas trochę rynku zdobędzie, sam około 13 hektarów mam w planie zasiać, jest słonecznik. Kilku klientów w tym roku ode mnie kupiło tego słonecznika. Jeden z klientów już... Od jednego z klientów mam dane co do zbioru słonecznika i odmiana moja z Pioniera 113 na piątej klasie ziemi. No w tym roku był też dobry sezon, no to też dużo daje. Na piątej klasie ziemi oddała 3 200 kg bez dużych żadnych nakładów, bo tam naprawdę było 100 kg chyba saleczaku i tam 150 kg NPK bodajże. To opłacalność w tej chwili jest lepsza niż kukurydzy, lepsza niż rzepaku. No i co ważne, przy tych cenach, które mamy w tej chwili nawozów, słonecznik urośnie nam na minimalnej ilości nawozów, czyli te koszty minimalizujemy do zera i będzie to fajna alternatywa. I kolejna rzecz, tak jak mi tutaj pasuje teraz po dozmianie, bo w gospodarstwie jestem w programie rolnictwa zrównoważonego i tych kilka roślin trzeba siać i ja tam zawsze zmianuję, tyle że w tym roku wypadną mi trawy nasienne i było trzeba poszukać jakiejś nowej uprawy. Jest fajne to, że jeżeli zasiejemy słonecznik wcześniejszy, na przykład ta 113, no to jest FAO, gdy przejść na kukurydzę około 230 pewnie, no jak się mylę, to Mariusza muszę dopytać. Tutaj u tego znajomego była koszona końcówką września i to w takim sezonie jak ten, gdzie to wszystko jest lekko opóźnione i możemy potem spokojnie w terminie zasiać sobie zboże, zarobić dobry pieniądz, zasiać zboże. No i co? Też uprawa prosta, mało nawozu, mało chemii, zbiór. To co jest fajne, to to, że poszerzają się rynki zbytu na ten towar i są takie firmy jak Cedrop, są takie firmy jak Wipasz w tej chwili, które odbierają towar i nie ma z tym większego problemu. Myślę, że za rok będzie tego jeszcze więcej, no bo uprawa naprawdę zyskuje na popularności i będzie tego naprawdę sporo. Cena słonecznika skorelowana jest ściśle z ceną rzepaku, czyli jeżeli rzepak będzie po te 3000 jak jest teraz i będzie drogi, no to myślę, że o cenę słonecznika też nie powinniśmy się martwić, bo będzie na wysokim, fajnym poziomie. No i tak widzicie, o, tu już rządki, ale tu na początku trochę mu się odjechało. Dalej powinno być ok. No i sobie tak kosimy, całe dnie tak lecą. Jest tego jeżdżenia. No ale w Lexionie to wam powiem, że no człowiek i tak jest zmęczony, no bo ktoś powie, siedzisz w nowym kombajnie cały dzień, nic nie robisz, co ty tam się nie zmęczysz, wypoczęty po całym dniu. Naprawdę, trzeba w tym kombajnie się skupić, te 8 rzędów ogarniać. Maszyna, która i jest wysoka, i długa, i ciężka, i cały czas trzeba mieć tą uwagę dbać o to, żeby się nic nie stało, bo chwila tak naprawdę, czyli linie energetyczne, które są naprawdę nisko i nieraz musimy obkaszać ze zamkniętym zbiornikiem, czy jakieś rowy do kaszania, obsunięcia, to różne rzeczy się zdarzają i naprawdę przy tej pracy trzeba myśleć i tutaj byle kto na taki kombajn nie może wsiąść. No to musi być ktoś naprawdę, kto, jak ja to mówię, to musi mieć do tego trochę drygu i trochę wyobraźni, bo bardzo łatwo o tragedię. Trzeba też uważać na innych, którzy się kręcą na polu. No i trzeba cały czas być skupionym. Pewnie zauważycie, bo mi też głowa lata prawo, lewo, bo tutaj akurat jest jeden z nielicznych takich tematów, gdzie koszą kogoś, kogo nie znam. Kilka już kamieni wyłapałem na tym polu, takich, no nie były jakieś super wielkie, ale sporawych. Dlatego też nie kosimy jakoś super nisko. A gospodarz mi nic o polu nie powiedział, no w każdej chwili może mi się pojawić studzienka, jakiś słupek gdzieś w środku pola, no różne są tematy. No i trzeba na to uważać, bo jeżeli my coś odpierdzielimy na tym polu, wszystko można naprawić, ale to jest czas, no i strata czasu, to jest strata pieniądza, no bo klient gdzieś tam ucieka. I tyle. No co to? To chyba by było na tyle na razie. Postaram się trochę więcej ponagrywać. Porobimy może jakieś stawki z drona, coś tam mamy już nagrane, bardzo fajne ujęcia,
ale fajnie by było jeszcze coś dograć z dnia dzisiejszego, bo te stawki są sprzed 2 dni, jak jeszcze się tak ściemniało i fajnie było o LEDach widać, jak się kosi. Dzisiaj będziemy kosić tam obok firmy, to może w końcu ktoś będzie miał czas, żeby podejść i tym dronem ponagrywać, bo tak to nie mogę nikogo z chłopaków ściągnąć, bo albo mamy jakieś przyjęcia, albo suszenie, albo jakieś wywozy jeszcze pszenicy, no i cały czas coś się dzieje. Tyle. Mam takie wrażenie, że gadałem i nic z tego nie wynikło. Cały czas jakieś głupoty. No ale mam nadzieję, że jakieś tam treści udało mi się przekazać. My działamy dalej. Tak jak mówię, jeżeli ktoś by był zainteresowany usługami czy sprzedażą kukurydzy mokrej, no to zapraszamy. To co mogę powiedzieć, jak na ten moment u nas cena i taką cenę jak ja proponuję, to jest 650 zł netto za tonę kukurydzy o wilgotności 30%, i na ten moment jest plus minus 10 zł, także jeżeli komuś coś by takiego pasowało, to zapraszam. I to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że to będzie szybko nagrany odcinek. No i co? Do następnego, na razie, cześć.